Właściciel zauważył delikatny zapach benzyny w oleju i podejrzewa minimalny przyrost poziomu, co już samo w sobie może sugerować wzbogacenie o paliwo. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dzisiaj rozpakowujemy kolejną przesyłkę i rozpracowujemy nową historię. Tym razem w roli głównej Hyundai i20 M-Line z silnikiem 1.0 TGDI z bezpośrednim wtryskiem. Samochód nowy, a właściciel postanowił podejść do tematu oleju bardzo świadomie od samego początku. Na stole laboratoryjnym trzy próbki oleju i bardzo konkretne pytania. Czy pierwsza wymiana po 2000 km miała sens? Jak wygląda degradacja oleju przy tym konkretnym silniku? Czy benzyna przenika do oleju i na ile wpływa na jego jakość przy tej formie jazdy, czyli około 40% miasto, 60% trasa? Właściciel zauważył delikatny zapach benzyny w oleju i podejrzewa minimalny przyrost poziomu, co już samo w sobie może sugerować wzbogacenie o paliwo. Nie było to jednak mierzone precyzyjnie, stąd decyzja o analizie laboratoryjnej. Próbka pierwsza pochodzi z fabrycznego zalania, olej po przejechaniu około 2000 km. Druga próbka to już olej po pełnym cyklu, 12000 km przebiegu, wymieniony VASO, olej serwisowy lany z beczki, dokładnie taki, jakiego wymaga producent. Próbka oleju świeżego, pochodząca z tej samej beczki, również została pobrana i przesłana. Właścicielowi zależy, aby dokładnie określić jakość oleju po pierwszym, skróconym interwale, czy faktycznie był to dobry moment na wymianę, czy poziom zanieczyszczeń i obecność benzyny wskazywały już na potrzebę odświeżenia środka smarnego. Eksperyment ten ma też szerszy cel – sprawdzić, jak silnik z bezpośrednim wtryskiem radzi sobie z paliwem przedostającym się do oleju i czy przy takim stylu jazdy, głównie codzienna eksploatacja bez agresywnego ciśnięcia silnika, można liczyć na skuteczne odparowanie nadmiaru benzyny. Zatem przesyłka już rozpakowana, próbki rozpoznane, czas na kolejny krok. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy, jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbki oleju przepracowanego. W tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 43 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 8,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 168. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Obserwujemy bardzo dobrą zgodność. Różnice oscylują wokół poziomu 2%. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego po przebiegu 2000 km jest następująca: 29 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 7,1 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 223. I tutaj kilka adnotacji. Gdybyśmy odnieśli te wyniki do oleju świeżego, który został dostarczony i wiemy, że był w drugim etapie badań, to zmiana lepkości sięgałaby 30%. Natomiast patrząc na wartość wskaźnika lepkości, to moja ocena sytuacji jest następująca. Na pierwszy serwis został zalany olej inny niż Shell 0W20 dostarczony w tej przesyłce. Mam kilka typów z tak wysokim wskaźnikiem lepkości, ale to są przypuszczenia i możemy je pominąć. Żeby cokolwiek więcej ustalić na temat poziomów degradacji tego oleju, to niezbędna jest informacja konkretna z serwisu, co zostało zalane do tego silnika. Przechodzimy do drugiej próbki z przebiegiem blisko 11 000 km. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 34,6 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 7,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 177. I tutaj sprawa jest dużo bardziej klarowna. Wskaźnik lepkości jest na zbliżonym poziomie, nie to co w poprzednim etapie. Zmiana lepkości jest dość mocna, minus 20% w niższej temperaturze oraz minus 12% w wyższej temperaturze. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o bibułę R2D. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Obie plamy, choć różnią się intensywnością zabarwienia, nie wykazują cech sugerujących nadmierną degradację oleju. Plama po lewej, 2000 km, jasna, równomierna, bez śladów osadów, typowa dla świeżego lub lekko przepracowanego oleju. Plama po prawej, 11 000 km, ciemniejsza, ale bez obwódek sad, przepaleń, zanieczyszczeń stałych ani wyraźnych pierścieni dyfuzyjnych. Kolor zmieniony zgodnie z przebiegiem, ale nadal jednolity i stabilny. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma. Przyglądamy się otrzymanym wynikom. Porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni następujące wnioski. Na widmie znajdują się trzy próbki oleju świeży, próbka po 2000 km oraz próbka po 11 000 km. Zaskakująco okazało się, że to właśnie olej po 2000 km najbardziej odstaje widmowo, nie przypomina ani oleju świeżego, ani zużytego Shella. Najbardziej prawdopodobna przyczyna: na etapie fabrycznego zalania lub pierwszego serwisu użyto innego oleju klasy 0W20, zgodnego z normą, ale nie oferowanego klientom detalicznym. Taki olej może pochodzić z kontraktu OE i mieć zupełnie inną bazę lub pakiet dodatków. Dla porządku wykonano także widmo różnicowe dla próbki z przebiegiem 2000 km i obliczenia, ale należy je traktować z dużą rezerwą, raczej jako ciekawostkę niż twarde dane. W odniesieniu do próbki oleju z przebiegiem 11 000 km wyniki względnie adekwatne do przejechanych kilometrów, nie obserwuje niepokojących sygnałów o nadmiernej degradacji oleju. Podsumowując, agregując wszystkie parametry w jeden wskaźnik jakości, dla próbki oleju z przebiegiem 11 000 km otrzymujemy wartość 83%, czyli wymiana oleju w takim samochodzie w takich warunkach eksploatacyjnych powinna mieć miejsce w przedziale kilometrowym od 10 do 15 000 km. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!